maksymalna rekuperacja, czyli P5, było na początku 20 km. Cały czas zjeżdżam z górki i można będzie obserwować, jak zwiększa się zasięg. Teraz jest 21, 22, na początku było 20. Tu jest charge, czyli on ciągle się ładuje teraz w czasie zjazdu, z tego zjazdu. To nie jest jakoś tam dokładne. Za chwilę będę wjeżdżał pod górkę i ten zasięg będzie drastycznie spadał. Teraz się ładuje 203. To nie jest bardzo dokładne, bo to jest oceniane na podstawie stylu jazdy z ciągu poprzedniej tam minuty czy jakiegoś tam czasu. Teraz już 24. Trzeba tu już lekko przyhamować, bo jest duża prędkość. Maksymalna rekuperacja, maksymalne hamowanie silnikiem, ładowanie baterii. Tutaj będę teraz wjeżdżał pod górkę. Tu jest teraz puszczony gaz. Ten wskaźnik pokazuje wskaźnik, ten niebieski wskaźnik to jest wskaźnik ładowania baterii. Pokazuje, jak się ładuje bateria w czasie jazdy. Kiedy jest puszczony gaz, wzrosło już z 20 do 28 km. No nie jest to realny zasięg, to jest taki zasięg bardzo szacunkowy. No pokazuje tylko bardziej styl jazdy. Teraz tutaj 209 już wzrosło, czyli wzrosło prawie 10 km. Wzrosło 10 km zasięg. Teraz jest już płasko, 31 i teraz będzie ekstremalny spadek zasięgu. Za chwilę będzie gaz pod górkę, teraz jest gaz pod górkę. Staram się tak lekko puszczać gaz, nie przyspieszać, żeby już spadam 30. To jest bardzo krótki odcinek czasu, a bardzo szybkie zmiany następowały z tego względu, że na początku był bardzo ekonomiczny zjazd, teraz będzie bardzo obciążający zjazd na baterii, na zasięgu baterii. Teraz zjazd pod górkę. Także nie jest zrobiony kilometr, nie są zrobione 2 km, a zasięg spadł powiedzmy już o 3 km. Także tutaj po prostu sterownik ocenia zasięg w takiej sytuacji, jakie byłyby pod takim obciążeniem, jak jest teraz. Teraz pojechać na płaską, to tylko zasięg 25 km. Ale jeżeli jest jazda pod górkę ciągle, to ten zasięg będzie ciągle spadał, bo jest obciążenie. To jest Outlander hybrydowy, plug-in, ogólnie on długi na baterii. Można zrobić nim 30-40 km. Nowy można było zrobić 50, ale tutaj, jeżeli ktoś często ładuje baterie, używa ta bateria, to spada ta pojemność baterii. Gaz pod górkę. Przy takim minimalnym wciśnięciu podał gazu, tylko żeby wjechał. I żeby teraz przyspieszać, żeby teraz próbować utrzymać tą prędkość, powiedzmy 80 na godzinę, to tu zasięg by jeszcze bardziej spadał. Jeszcze szybciej by spadał. Prawie do 10 teraz, ale to próbuję tak delikatnie, tylko jak biurko dotykać gaz, żeby jak nie spadł zasięg pod górkę. Taki eksperyment, zobaczymy jak to wyjdzie. Zjeżdżając z górki, zaczynając, było 20. Na środku tego spadku, czyli po zjeździe z górki, było 31, a teraz tutaj już kończy za chwilę ten podjazd. Spadł na 17, a zobaczymy na ile się wyrówna, jeżeli będzie jazda po płaskim. Czy wzrośnie? Powinno wzrosnąć trochę teraz, nie będzie się jechać na płaskim. Jeszcze jest pod górkę. Przyjechany był dużo mniejszy odcinek niż 16 km, a zasięg spadł z 31 na 16, na 15.
szacowanie zasięgu w aucie elektrycznym czy w hybrydowym. No podobnie też jest w benzynie czy w dieslu. Płaską drogę równą. Zasięg powinien się ustabilizować. Jeszcze jest podwórkę. I już tu zaczyna się trasa. Płaski teren. Widać, że tutaj obciążenie. Tutaj to obciążenie to bardzo spadło. Zasięg praktycznie, że nie spada w ogóle. Spada jazda na płaskiem, jest w miarę taki ustabilizowany, spada w miarę równomiernie. Teraz jazda po płaskim, widać, że ta cyfra 9 jest w miarę taka stabilna, maleje wraz z